Witam w drugim odcinku mojej serii poświęconej recenzjom opowiadań o Conanie Barbarzyńcy. Tym razem wziąłem na warsztat Szkarłatną Cytadelę, chronologicznie drugie opowiadanie o Conanie, które ukazało się na łamach magazynu Weird Tales w styczniu 1933 roku, a więc zaledwie miesiąc po wydrukowaniu Feniksa na Mieczu, co dość dobrze pokazuje, jaką popularnością już wtedy cieszyły się opowiadania o Conanie. Zaczyna się ono dość nietypowo, bo od bitwy. W bitwie tej Conan, zwabiony w pułapkę przez władcę sąsiedniego, sojuszniczego Ofiru, zostaje zaskoczony przez połączone siły Ofiru i Kotr. Połączone armie obu tych państw pokonują słabe siły, jakie przeprowadził Conan na pole bitwy, zaś do zwycięstwa przyczynia się także czarnoksiężnik Sotalandi, który wspiera sprzymierzeńców. Udaje im się schwytać Conana po długiej, ciężkiej walce i wziąć do niewoli. Początkowo nie mają nawet w planach go zamordować, chcą jedynie zmusić go do dobrowolnego zrzeczenia się korony Aquiloni, na co Conan się nie zgadza, twierdząc, że to on, choć wydał ją siłą, ma do niej większe prawa niż tamci, którzy swoje prawa do korony wywodzą od jakichś tam swoich przodków. W odpowiedź na to Sotalandi wtrąca Conana do swojego lochu wydrążonego w trzewiach skał, które zamieszkują różne potworności, ponieważ Sotalandi ma opinię nekromanty, czarnoksiężnika, który dogaduje się z demonami, przeprowadza bluźniercze eksperymenty i tego typu nieprzyjemne sprawy. Mając Conana, jak sądzą, z głowy, sprzymierzeńcy wyruszają do Aquilonii, by załatwić sprawy graniczne, zdobyć ziemię, a na tronie królestwa osadzić sobie posłusznego księcia. Conan ląduje w celi, gdzie właściwie nie, wydaje mu się, że nie ma wyjścia, zwłaszcza że po pewnym czasie przychodzi do tej celi miejscowy niewolnik, czarnoskóry, który z niego drwi i chce go zabić, powołując się na dawne czasy. Tu jest ciekawostka, ponieważ odwołuje się on do czasów, w których Conan był kapitanem piratów znanym jako Amra. Jest to motyw, który Howard potem rozwinął w jednym z najbardziej znanych opowiadań konanowskich, czyli Królowej Czarnego Wybrzeża. Jednakże tego niewolnika spotyka dość przykry los. Conan uwalnia się z więzów, ale wciąż jest zamknięty w tych podziemiach, które wypełnione są różnego rodzaju potwornościami. Podczas podróży po nich, która stanowi chyba najlepszy fragment całego opowiadania, Conan często obcuje z potworami, które przywołał, stworzył, nie wiemy do końca nawet co Sotalandi, by w końcu spotkać w jednej z cel Peliasa, również czarnoksiężnika, który był rywalem Sotalandi i gdzieś zaginął. Okazuje się, że został uwięziony, aby być torturowanym przez długie, długie lata. Conan uwalnia go, dzięki czemu obaj są w stanie wydostać się z lochów, a następnie dzięki pomocy Sotalandi Conan powraca do Aquilonii, przywraca porządek i wyrusza na czele swojej armii, by ostatecznie pokonać swoich nieprzyjaciół. Zaś w finale obserwujemy, jak Sotalandi zostaje z kolei pokonany przez Peliasa. Opowiadanie to jest niejako zbudowane z trzech części. Pierwsza część to właśnie początek, w którym obserwujemy bitwę, w której Conan przegrywa. Jest to napisana z rozmachem scena bitewna, którą trzeba przyznać Howard bardzo dobrze wykreował. Następnie mamy, jak wspominałem, najlepszy fragment opowiadania, czyli podróż po lochach Sotalandi, która jest bardzo bliska pod wieloma względami twórczości H.P. Lovecrafta, chociaż widzimy tutaj jedną zasadniczą różnicę. Lovecraft stawiał na niedomówienia. Lovecraft lubił zasugerować coś. Tymczasem Howard opisuje wszystko bardzo wyraźnie. Woli potwora pokazać. Chociaż zdarzają mu się także takie bardziej lovecraftowskie sceny, ale mimo wszystko stawia na wizualny aspekt horroru, po to, by maksymalnie w sposób wywołujący przerażenie u czytelnika pokazać tą grozę. Następnym elementem, który jest w sumie taki dosyć nietypowy dla tej historii, właściwie dla opowieści o Conanie, jest obecność Peliasa.
Pelias jest czarnoksiężnikiem, a Conan przez całe swoje właściwie przygody nie lubi się z czarnoksiężnikami, nie walczy z nimi, podczas gdy tutaj tworzą oni bardzo zgrabny w tych lochach duet. Wreszcie część trzecia, czyli powrót Conana, uspokojenie sytuacji i kolejna wielka bitwa, w której Conan pokonuje swoich wrogów. Można powiedzieć, znowu bardzo dobrze napisany fragment, ale kiedy się przeczyta całe to opowiadanie, można dojść do wniosku, że jest ono generalnie bardzo skondensowane. Że Howard miał na nie dużo pomysłów, natomiast miał ograniczenia dotyczące tego, ile mógł napisać, w efekcie czego upchnął je bardzo mocno i to widać zwłaszcza w końcówce, która po prostu bardzo szybko pędzi do przodu, wręcz gubi się w tym. Widać wyraźnie, że Howard też to czuł, ponieważ Szkarłatna Cytadela jest tak naprawdę szkicem, który później został rozwinięty w postaci powieści Godzina Smoka. Powieść ta, uchodząca za takie, powiedzmy, najlepsze dzieło Howarda o Conanie, opiera się właściwie na tych samych schematach fabularnych, na których opiera się Szkarłatna Cytadela, z tym, że jest dużo dłuższe, ciekawsze, bogatsze w detale, chociaż wiele elementów zostało przeniesionych wprost z tej historii, ale z kolei dodano też sporo nowych. Opowiadanie to było dwukrotnie przenoszone na karty komiksów w 1978 i 2011, aczkolwiek nigdy nie doczekało się adaptacji w postaci filmu, animacji czy jakiegoś wątku w grach komputerowych. Pozostaje ono gdzieś tak z boku. Fabularnie rozgrywa się ono po Feniksie na Mieczu i stanowi niejako końcówkę opowiadań o królu Conanie, ponieważ w kolejnym opowiadaniu, czyli Wieży Słonia, fabuła przeskakuje mocno o wiele, wiele lat wstecz, przedstawiając nam Conana takiego, jakiego, można powiedzieć, znamy z jednych najbardziej klasycznych opowiadań, czyli jako właśnie awanturnika, który szuka fortuny przy pomocy swojego miecza, a nie poprzez władzę, politykę, nie czuje żadnej jeszcze na sobie odpowiedzialności. To także widać dosyć dobrze w Szkarłatnej Cytadeli, której Conan zachowuje się już jak władca. O ile w Feniksie na Mieczu Conan, można powiedzieć, narzekał na tą swoją królewskość, nie miał do niej jakieś przekonania, traktował to jako coś, co mu bardziej spadło na barki, tak w Szkarłatnej Cytadeli Conan jest królem pełną gębą. Conan czuje odpowiedzialność za swoje decyzje, Conan jest przekonany o tym, co powinien zrobić, czuje już związek ze swoimi poddanymi i wręcz boli go, kiedy dochodzi do wniosku, że może ich spotkać coś złego w efekcie tego, że on został schwytany. To jest taka zasadnicza różnica między tymi opowiadaniami i chociaż Feniks na Mieczu jest generalnie pozytywniej oceniany przez wielu jako taka bardziej dopracowana historia, to trzeba przyznać, że Szkarłatna Cytadela udanie rozwija ten motyw i sprawia, że w takiego Conana jako władcę jesteśmy w stanie uwierzyć nawet moim zdaniem bardziej niż w króla Conana, którego poznaliśmy w Feniksie na Mieczu. Z tego też choćby powodu polecam lekturę tego opowiadania.